Dzień dobry, ja jestem Nerwarian i przed Państwem dzisiaj najświeższe postacie w patchu 13.1 Sezon 13 wystartował. Mam nadzieję, że idzie dobrze. U mnie na razie, no, prawie master, były dwa razy promo do mastera. Nieudane, niestety, ale spokojnie będzie Liga Mistrzów, także będzie dobrze. Jak zawsze na początek tego filmu, jest to tak naprawdę przybliżenie mety, przybliżenie tego czym się aktualnie gra co jest dobre, co dobrze wygląda na win co ludzie tam grają w kompetetivie też, bo już sezon by startował powiedzmy. Um, I też właśnie dla ludzi, którzy gdzieś tam mieli przerwę w LOLu na przykład, albo też po prostu nie mają pomysłu, czym tam zagrać, yy, albo jak ktoś wraca do LOLa, to też można sobie to przejrzeć yy, i nabrać jakiejś inspiracji także zostawcie kciuka, zostawcie suba, bo znowu ukradli mi pół miliona subów, skurczy wieki I, i dajcie znać oczywiście znajomym, że jest taki film, bo może ktoś właśnie szuka um, jakiejś inspiracji, jakiegoś czempiona, nie wie czym grać, to może właśnie e, taki film im pomoże, także e, lecimy z tym, e, jak zawsze od Górnej Alei i na Górnej Alei mam wrażenie, że aktualnie mamy taką metę mocno Zadymiarską, taką, wiecie, bitka, bijatyka, 1v1, napieprzamy się, kto wygra na wygrywa grę, chciałbym tak powiedzieć, ale nie do końca tak jest, no bo top lane, no często, niestety, nie ma dużego znaczenia. Ehm, także tak, no, od góry sobie polecimy, Cassante, no potem jak wyszła ta postać, nie był on jakiś wyśmienity, ale podostawał buffy, był OP, dostał trochę nerfów, ale i tak cały czas uważam, że no jest bardzo mocnym piekiem, ma świetny 1v1. To, że w tym jest w stanie jakąś jedną osobę gdzieś tam przez ścianę wy, wyciągnąć i raczej ją zmasakrować wtedy, no to jest bardzo duża po prostu siła, siła czempiona. No i polecam naprawdę się nim się zainteresować, bo dużo ludzi, mam wrażenie, że dalej jeszcze nie, nie wierzy w moc tego czempiona, a jest no mega mocny. Dalej, Renekton. Tutaj, no, dwa podejścia: albo możemy grać tym takim one-shotowym, że tak powiem, czyli z boczkiem i z tym kloem predatorem. I wtedy wyciągasz po prostu jakiegoś gościa, podobnie w sumie jak Sante, że skakujesz na ID Care, na mida czy tam na kogo trzeba i Po prostu one-shotujesz, albo ewentualnie oczywiście można też Renektona z jakimś kerem i taki trochę bardziej tankowaty Tego, takie mięsa armatnie można go zagrać No i też wiadomo Renekton bardzo mocna e, linia, mocno 1v1 e, Dalej Jacksik. tutaj taki styl mocno split pushowy, świetny 1v1 Dobry split push, dobry brain turetów W teamfightzie też nawet e, zaczyna być coraz lepszy, po oczywiście swoich ostatnich zmianach na ereczkę. E, I no, często jest banowany przez ludzi i uważany za za mocnego. I coś czuję, że mogą być na niego nerfy. Chociaż sobie, sumie, kurczę, teraz dosłownie chyba parę godzin temu wypuścili, co tam, e, co tam jest w planach, ale wydaje mi się, że Jacksa chyba nie ma. Ale nieważne. Jacksik dobry, polecam sobie po, e, pograć po tych zmianach, co wprowadzili je niedawno. E, dalej, Fiora. E, sporo tej. E, sporo Fiora ma dobrych match po prostu na topie. To po pierwsze. Ale też Fiora wiadomo, no, jest trochę wymagającym pikiem. Trzeba nią naprawdę dobrze grać, żeby e, krawać. Świetny split push. No, jeden z najlepszych 1 1 tak naprawdę w grze. E, w Team nie aż tak bardzo, ale jeśli dobrze gdzieś tam wejdzie, poczyścić, no to. E, no to Fiora jak najbardziej może to robić. E, Darius. Też tutaj bardzo mocno ma V1, w teamfightach jak się zdopie resety, no totalna bestia, no i Darius już, już od wielkiego, od dłuższego, dłuższego czasu no jest w tej macie bardzo mocno. Co do takiego właśnie tutaj, czy to 5 to raczej takie mocno właśnie lane heavy bym to nazwał, że trzeba właśnie te linie dobrze po prostu grać, skillowo. Ale mamy też właśnie postacie takie jak Shen, Orn czy Gangplank, czyli takie postacie bardziej właśnie pod defensywne granie. I pod drużynę, tak też można grać, no szan, wiadomo, 1v1 może być, nie jest najlepiej, ale wiadomo, ta r ta r jego, no zawsze po prostu robi robotę i jest mega użyteczna, z tym, że zazwyczaj przegrywasz linię, ale często nie ma to znaczenia, bo wygrywasz, e, wygrywasz sytuację swojej drużynie, prawda? E, Ornik, też tutaj 1v1, no i kiedy bywa tak, że możesz wygrać. Ale, no raczej polega to na tych teamfightach za pomocą ultimate'a, podbijania i swojej tankowatości, i swojej pasywki, czyli właśnie tutaj bufowanie i temu swoich sojuszników bardzo dużo dobrego wnosi. Kamila tutaj tak samo jak wszystkie postacie, które są wyżej, w sumie świetny 1v1. W teamfight też Ereczka, która tam pozwala wyłapać target jeden, także standardowy to plainer, bym powiedział. Garen jako taki. Dość łatwa postać i wydaje mi się, że wiele ludzi nie docenia Garena, naprawdę, uważam, że Garen, nawet nie wiem, czy nie powinien być może i w top 5, ta postać z 1v1 on jest mega mocna, w fightie to, jak on potrafi też skoczyć na jedną postać i po prostu 100 do 0 ją zabić, no jest zadziwiające i często ludzie po prostu nie doceniają tego, jak Garen potrafi być po prostu... E, mocny, no bo Garen, stara postać. Bardzo tam mało tego Blue Essence kosztuje, ale naprawdę Garen w dobrych rękach, no potężny. Potężny e, i gangplank na koniec. E, tutaj też e, build się chyba lekko zmienił z tego co widziałem, że ludzie zaczęli grać na wory Quick Bladesy. Czy lepiej to działa? No Lightning Phase wiadomo, nie jest jakiś tutaj wyśmienity. Raczej farma, raczej spokój. Masz Erkę, którą pomagasz, podobnie jak Shen. E, I później gdzieś tam po 13 levelu trzy przedmioty. E, podkryta. I, 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 I beczki, po prostu, beczki, wysadzasz i wysadzasz przeciwników jak należy. Tak to wygląda na topie. E, wiadomo, można tutaj jeszcze dodać jakieś tanki w stylu jakiegoś malfajta, pewnie. Można by jeszcze zagrać. E, Ilaoi, na przykład, też ostatnimi czasy <coughs> mam wrażenie, że staje się tro, coraz popularniejsza, bo dużo w mecie mamy e, mele postaci, właśnie. Zresztą, jak widać, to są same mele postacie. E, więc ile często kontroluje malasów, um, ale pewnie też można, wiesz, Akhsana zagrać na zasadzie, że no, 1 v 1 jakieś Vladimir, jeśli trzeba AP, też można zagrać. No, sporo, sporo tego jeszcze e, jest. Lecimy dalej e, do lasu i w lesie. E, w lesie bym powiedział, że bardzo magicznie, magicznie aktualnie dżungla wygląda i w sumie top 5 dżunglerów jest pod AP, raczej. Chociaż Udera można grać też pod ode. Um, od góry zaczniemy. Eliska. No, mocno wraca do łask. Trzeba przyznać, że um, były tam jakieś zmiany jakiś czas temu. Ale nie aż tak bardzo. Ale ta eliska. No, dużo ludzi teraz właśnie jak gra solo kolejkę. To właśnie gra eliską. No, mega dobre. E, burstowanie przeciwników. I też często e, bardzo zależy na tym, żeby junglerzy. Znaczy inaczej, dżunglera możesz grać na zasadzie albo turbo farmisz, albo turbo gankujesz. No i właśnie Eliska jest turbo gankerem. No i ganki są dość teoretycznie łatwe dla Eliski, jeśli tylko oczywiście trafisz Kokon, prawda? Jeśli trafisz kokon, walisz full combo i składasz niemalże każdego po prostu. Dalej małka i tutaj właśnie też można i pod Apego grać i można grać go też pod tanka. I co to w ogóle dżunglerów? Tutaj polecam się zainteresować tym itemem Radiant Virtue, czyli taki zielony item, który tam, jak używasz Erki, to, to leczy i daje tam. Ability haste dla Twoich teammateów. Bardzo dobry item. Um, I dużo ludzi mam wrażenie, że jeszcze nie wie o tym, że ten item jest bardzo mocny. Właśnie na Maokaja, na Zaka, a mu chyba też może być. Na Nunu chyba też to grają, z tego co pamiętam. Także fajny itemek, którym no, należy się zainteresować. tym też jak, jak się dostało nerfy, to właśnie ten item mocno wszedł do e, mety. E, co do Udyra, no można grać go pod AD, z tym e, wiecie, z, z, z Predator Claw. I potem później Hydra i tak dalej, czyli pod AD i max Q u ale można go też grać pod AP, czyli max R, jakiś demonik, jakieś JAKSZO, jakieś tam Sunfire y i tak dalej. Ale w następnym patchu chyba tego UDRa już nerfią, także uwaga, a patch jest za. za tydzień, prawda? Tak jest, za tydzień będzie patch. Um, dalej, Zak. Co do Zaka, no tutaj taki mm, średni early game to na pewno. Ale po szóstym levelu w tym fightie można zrobić bardzo dużo. I też właśnie ten zielony item, no bardzo polecam. Naprawdę no, mega mocny. Też tego demonika można zrobić. Ogólnie też chyba demonik, demonik embrace. Ten item też ma dostać nerfy w następnym patchu chyba. Z tego pamiętam, I właśnie Zak, Amumu, Udyr, Maokai, Nunu, chyba też, jeśli dobrze pamiętam. Grają te przedmioty nawet jako pierwszy item. I polecam w ten sposób grać. No, póki po prostu tego nie. Nie znerfili. Co do Amumu, tutaj no totalnie Full Tank, czy Demonic, później reszta Full Tank. Raczej Amumu pod Jakrosz bym polecał, chociaż ten zielony ten chyba też można grać, też nie jest zły, ale coś tam sobie tym Amumu zagrałem i naprawdę zadziwiamy to, jak dużo ta postać może robić. I też Amumu ma ten plus, że możesz sobie też go na, na saporcie zagrać, więc też możesz go teoretycznie trochę flexować w drafcie, co nie. Dalej, Waj tutaj jako trochę kontra właśnie w, w tanków, z właśnie z jakimś Divinem, z Black Cleaver'em. Można w ten sposób grać, ale jest też teraz drugi sposób, że można grać pod Hempunk'a w właśnie tego Radiant Virtue, ten zielony item. Mam nadzieję, że to dobrze czytam w ogóle. I też po prostu jako taki tank inicjator też robi robotę. No wiadomo, Waj często też grasz, jeśli masz w przeciwnej drużynie jakieś Hypercarry. Zeri wróciła do mety, a Waj właśnie jest dużą kontrolą w Zeri, bo zawsze po prostu Waj klikasz RK na Zeri, łapiesz ją za fraki i Zeri raczej już nie będzie e, sobie biegać i skakać, prawda? O to chodzi. E, dalej, Wukong. Wukong tutaj był. Gdyby to było patch temu, to Wukong myślę, że. albo nawet dwa patchy temu, Wukong byłby chyba jednym z najlepszych junglerów, no bo tutaj, tutaj przez Hydrę był bardzo OP. Hydra ponerfiona, więc Wukong nie jest już aż tak dobry, ale wciąż, jeśli tylko gdzieś tam w early game jest, łapiesz jakieś kile. Nota w konkret gdzieś tam w teamfightach czy 1v1, no robię robotę, robię robotę, więc myślę, że cały czas warto go tutaj pamiętać o nim. Po prostu e, Nunu, e, też tutaj taki trochę styl jak Elise bym powiedział, że sporo wiesz, trzeba gankować, nie? Bo to, robisz tą kulkę, lecisz na mida, na topa, na bota, wszędzie można po prostu zgankować ładnie. E, I też raczej bym polecał pod tanka tego Nunu. Ale można to też zagrać pod AP. Jest taka opcja. Jeśli brakuje AP w teamie, to ewentualnie wtedy można AP NUNU sobie zagrać i też jest ok. I tyle. WIEGO, Wiego i Sealas można tutaj chyba łącznie to wziąć. WIEGO. Albo może pojedynczo. Wiego, no Na solo okolice, mam wrażenie, że jego zawsze będzie dobry. Przez to, że po prostu jeśli tylko zresetujesz się, pobierzesz tam ciało kogoś, no to Doftify no to po prostu WIEGO może. Zrobić turbo masakrę i też, no, grasz go w Divina i Boczka, więc też kontrujesz trochę tanków, więc to jest po prostu jego duży plus, prawda? I Selasik też tutaj chyba mam mieć nerwy w następnym patchu, także uwaga, ale w, w dżungli właśnie Selas robi mega robotę, ale też to jest taka postać, jeśli, jeśli wejdą ganki w early game, jeśli wejdzie early game, no to później możesz naprawdę stompować ostro, ale Niekiedy bywają takie gierki, że z Sylasem no, nie da się grać. No i też niekiedy bywa tak, że zależny od swojego po prostu, czyli znaczy od przeciwników, od tego, jakie erki może mm, sobie pobrać, co nie. Tak to wygląda. I co do jeszcze junglerów, które warto wspomnieć, kurczę, można by jeszcze z pięć ich przynajmniej dać. Na pewno Rengar teraz zaczyna być znowu popularny, mam wrażenie. I co mi się osobiście nie podoba, bo nie cierpię grać na Rengara. Jeszcze bym wspomniał pewnie Gravesign i Dalkę, takie high tempo junglerzy, też cały czas można to grać. Kindred też bywa dobra. Kindred po prostu, jeśli w early game'ie jesteś w stanie jakiś tutaj tanków właśnie Ograć, no bo tak jak mówię, no, Amumu Zak, Maokai są mocnymi postaciami, ale jeśli w early game ktoś ich słamsi, właśnie jakiś Graves, skin deret, i będzie cały czas ich dociskać, no to wtedy po prostu tankami się nie da grać. Także też można po prostu taki styl, wiecie, bardzo agresywny sobie hmm, e, grać, jak najbardziej. Lecimy dalej. E, środkowa alejka e, i na środkowej alejce. Aktualnie meta jest taka, że no, w ostatnim patchu Rod of Ages oraz Seraphs Embrace dostały duże buffy e, I właśnie te e, championy, które grają ten zestaw dwóch e, itemów no, będą bardzo mocne I to jest właśnie Anivia, to jest Ryze i to jest Kassadin Tak jest, trzy, te trzy piki no bardzo są mocne e, I tylko to też są takie postacie, które no, trochę trzeba nim pograć, żeby 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 wymiatać, więc też takie dawanie ich tutaj do top 5 ale no Paji jest mocno pod te postacie, więc tutaj nie ma się co oszukiwać, że one są najlepsze po prostu um, Kassadin wiadomo, no early game jest średni też można go skontrować jakąś Tristanną, Lucianem i tak dalej ale jeśli tylko gra przejdzie do tej 25 plus minuty będzie miał te 2-3 przedmioty, no to Kassadin no robi po prostu robotę e, Irelia, też tutaj Irelia w sumie na topa też można ewentualnie jeszcze by wpisać no, wiadomo, bardzo skillowa postać. Bardzo duży pressing od tak naprawdę pierwszego levelu, już bardzo silne 1v1. Tylko, że w teamfightach bardzo często bywa ciężko, żeby dobrze coś zagrać. Ale Irelia zazwyczaj po prostu polega na tym, że masz wygrać lane, masz zdominować przeciwnika i masz być OP, mając jeden item, czyli Botrka, oczywiście. Raji Galivia, No, nie wiem, czy tutaj jest coś takiego do, do mówienia. Tak jak. Mówię, no, Road of Seraph's Embrace, później jakieś tam Zonie, Dead campy, Void i tak dalej. I po prostu, no, są te postacie mocne za sprawą przedmiotów. Tylko zobaczymy, czy nawet coś to znerfi. Mam nadzieję, że coś zrobią. Chyba, Ryza chyba nie chcą ruszać, z tak tego pamiętam. E, A Nie jestem pewny. Nie masz znaczenia Powinienem w sumie. E, przyjrzeć temu, co to zamierza, aczkolwiek też nie dali jeszcze liczby, więc no co zrobisz. Eee, I Syndra, tutaj tak trochę miałem właśnie zagwostkę. co tu dać, bo wydaje mi się, że każdy z tych championów, które jest niby tam od 6 do 10, mogłyby być na miejscu Syndry też, tak szczerze Wam powiem, więc tutaj lekka zagwostka była, no ale Syndra, eee, Syndra to Syndra, jakby dobry engage za pomocą Stuna, dobre burstowanie jednego targetu, właśnie fajna kontrola przez to, że ten Stun jest na tak, no, tak daleką, daleki zasięg, Mocny v One. Senera po prostu, no. Postać, która z nie wiem od ilu lat kurczę w mecie. I znaczy, no teraz po tym reworku ostatnim, no to wróciła. Wiadomo, trochę, na, na chwilę zniknęła, ale znowu nam po prostu e, wróciła. E, następnie bym powiedział, że Jonę, Sylas i Akali, takie trzy zadymiarskie postacie, które. No, chcą się bić od samego początku, w sumie Irelia też pasuje do tego opisu, też właśnie bijatyka, dymy, 1v1, schodzenie do dżungli przeciwnika, tuwi tu z dżunglerami i tak dalej, po prostu jedna wielka naparzanka i później wiadomo w teamfightzie wyciąganie jakiegoś AD Carry czy kogoś tam, kogoś, kogo trzeba sprzątnąć, no to właśnie to jest zadanie tych postaci, więc myślę, że nie ma tutaj się co za bardzo w tej trójce Chodzić, to mocno. Eee, co do Wex i Wiktora, A może najpierw Weks eee, tutaj, jeśli macie taką kompozycję, gdzie jest dużo ceków i ona może swoją erkę po prostu a, zagrać na zasadzie resetu, no to wtedy Weks może być mega silna. Eee, też często jest kontrą, właśnie, czy to w Yona, czy to w jakieś Yasuo, którego też można by tutaj zagrać, czy znaczy dodać. Eee, tak samo w Irelia, myślę, że też jest całkiem niezła Wex, przez swoją bycie pasywkę, co nie, a Irelia skacze. No, i właśnie tak jak mówiłem, jeśli tylko jest sytuacja, w której Wexel jest w stanie resetować rkę, to robi robotę. I Wiktor, tutaj takie raczej trochę bezpieczniejsze granie, skalowanie i wlejcie, wyjaśnianie, nawet to zrymowałem. Co do jakichś pików, Namida, jeszcze co można wspomnieć, to no to właśnie ten Yasuo, co mówiłem przed chwilą. Myślę, że Katarina też ten solo kolejce ostatnio działa całkiem zacnie, trzeba przyznać. Oriana widziałem, że w następnym patchu ma dostać buffy, więc możliwe, że trochę wejdzie do mety. Jeszcze miałem jakiegoś jednego pika, ale nie jestem pewny. No nieważne, na pewno coś by się jeszcze znalazło. Ogólnie jest czym grać, jest czym grać. E, lecimy dalej. E, Ady Carry, co do Ady Carry? E, polecimy od góry, jak zawsze. Lucian. E, Lucian tutaj raczej głównie tylko z nami, czyli Lucian, nami duo. Jak coś na bocie. Od nie wiem, chyba pół roku tak naprawdę. Te, cały czas to duo jest mega mocne. Nie wiem, czemu Ryaz nic z tym nie robi. Dziwi mnie to. Ale no, cały czas polecam to grać. Najlepiej, tak jak mówię, w duo po prostu. E, a co do innych pieków do Luciana? No, może teoretycznie z jakimiś karmami, jakimiś takimi, czymś, co będzie dominowało na bocie. Z jakimś brandem, nie wiem. No bo Lucian raczej tam na laning face'ie wypadałoby trochę po pozabiję przeciwników, prawda? E, I się rozpędzić. Bo nie będąc to przed Lucianem, ciężko się będzie raczej grało. E, dalej, Zeri, jak już tam wcześniej przewijałem. E, no wróciła do mety, dostała nawet nerfy w ostatnim patchu. Ale tutaj, no jeśli masz jakąś albo Yumi, albo Lulu, albo Nami, no to ta Zeri no, robi robotę, nie cieszy mnie to, myślę, że wiele ludzi też nie jest zadowolonych. No ale Zeri wróciła, niestety kurczę, do mety. A i w ogóle jeszcze, a propos EDICARE, to wspomnę, że w następnym patchu, czyli 13-2, sporo zmian w EDICARE będzie ogólnie, więc yy, tak naprawdę za tydzień cała ta meta, którą tu widzicie, może się zmienić. Ale no tak jest League of Legends. No, nie, przykro mi. E, dalej, Zaya dostała buffy e, w ostatnim patchu na atak SpeedA. I jako taki hyper carry bym to nazwał i dość bezpieczny za pomocą swojej erki, e, no, ro robi robotę. I też tutaj polecałbym się zainteresować um, na Quick QuickBlades. Bardzo e, miły, miły, miły przedmiot dla niej, bo dzięki temu może bardzo często sterować, bardzo często połkować i cały czas być na tym swoim e, W, które daje mu. Atak SpeedA. O, kurde, ale się zbierało. E, dalej, Varus, e, mieli Państwo. Varus e, tutaj pod dwa style może być grany. Można go grać pod połka, czyli Vitality Varus z kometką, ale można go też grać pod e, atak Speeda, czyli tam e, Shield Bow, jakiegoś Botrka, Witch Enda, taki Bladea. taki wiecie, atak Speedowy. On hitowy Varus też robi robotę. E, I uważam, że nowy Varus jest naprawdę aktualnie mega e, mocny, mam wrażenie. O ile nie graż na Lucian nami, tak bym powiedział. Dalej, Kajsa. Tutaj Kajsa raczej z jakimiś agresywnymi supportami by polecał. Jakiś Amumu, Nautilus, Leona, może coś ten deseń. Jakiś Pike, Trash Takie raczej poddymianie, dominowanie. Do tego by się właśnie Kaisa nadawała. Dalej, Draven. Draven to zawsze po prostu w tych najsilniejszych postaciach powtarzam. Postać, którą jeśli ogarniecie, zwantrykujecie, no to to może być najlepsza idikery ever. Po prostu, no bardzo wymagająca postać, ale też bardzo dobrze ogarnięty Draven, no jest turbo potężny. Twitch, tutaj zazwyczaj właśnie z Lulu grany, albo jakąś Nami może ewentualnie. Um, ma ten plus, że Botrk jest dla niego bardzo dobry, a ogólnie Botrk jest bardzo mocnym itemem po prostu aktualnie. I dostaje chyba nawet bufa w następnym patchu, co ciekawe, dla rężów. Um, I i no meta jest mocno tankowata i ten Twitch w miarę, jeśli się dobrze spozycjonuje, to jest w stanie zrobić siekę. E, plus to, że jest niewidzialny, więc też może sobie gdzieś ramować do Mida, albo też po prostu na przeciwnego Edicary jakąś zasadzkę zrobić. E, dalej Caitlyn. Caitlyn też jest zastanawia, czy nie powinna być w top 5 tak naprawdę. Bo Caitlin dobrze grana z Morganą, albo z Lux, albo z jakąś karmą pod ciągłe puszowanie, no jest mega mocna po prostu ciągły pressing, ciągłe puszowanie, dość bezpieczna przez swój duży zasięg, prawda, no i ciężko się na to po prostu gra. Dary Nyla, tutaj głównie bym polecał najle grać z Tarikiem, najla Tarik, bardzo mocne kombo. Tutaj znowu właśnie, jeśli chcecie, jeśli masz koleżkę i dikery, bierz supporta, to 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 właśnie takie dwa zestawy, to jest Lucian Nami. I, i, I właśnie to najla z Tarikiem. to są takie dwa fajne duo, moim zdaniem. Może jeszcze jakaś Zeri, Lulu, może jakieś na Mumu Jest trochę takich takie duo zestawu, które no, są mega mocne, także... Ale głównie to są postacie, żeby grać właśnie w duo raczej. No i to najla też jest takim trochę supportowym AD Carry, nazwijmy to. Dobre teamfighty przez swoją Erkę, też to, to wuje bywa bardzo użyteczne. Ale problem jest to, że raczej słabo się na tym, na laning face trzyma. Także to jest jej ewentualny minus. I Serafina jako raczej nie AD Carry, tylko botlaner w sumie. Często bywa tak, że no, AD Carry ciężko się gra w tym sezonie. Miejmy nadzieję, że następny pasz to zmieni, właśnie. I dlatego też ucieka się niekiedy do pików, właśnie AP. I to jest właśnie Serafina, czyli bezpieczny zasięg, zawsze gdzieś tam coś poleczysz z W, zawsze jakiegoś nerka zagrasz z E. I ereczka, wiadomo, w tym fight. Jak dobrze rzucisz, no to może przebie e zmienić przebieg całego teamfightu, prawda? E I co do takich jeszcze pików, e co tam można grać zamiast serafiny, to pewnie jakiś Kartus bym polecał. Można też ewentualnie Heimerdingera zagrać. E też widziałem, że staje się to po popularne. E jakiś Heimerdinger Pike, widziałem dość często z jakiegoś powodu. E a tak to z innych AD e Pewnie jakiś karma w Lulu można by polecić. E pewnie bym polecił jeszcze. O, o, o. Samira. Samira tutaj jest z jakimś Amumu, z jakimś Nautilusem. Jeśli za Laning Face, no będzie mega mocna. Tristana tak samo też tutaj. Jeśli Laning Face będzie, będzie zdominowany, no to też można się rozpędzić i, i przejąć całą grę, tak naprawdę. Lecimy dalej. Support. Support no dzieli się nam na takie. Kurcze, trzy style. Hmm. No, możesz albo grać enchanterowo, czyli właśnie Nami, Lulu, Yumi i jeszcze Zilean, myślę, bym powiedział, że jest enchanterem. Albo możesz zagrać ofensywnie, czyli właśnie Amomu Nautilus. I. Znaczy to takie, wiecie, że inicjacja, prawda? O to mi chodzi. I można też jeszcze grać pod taki push Double Range, czyli właśnie Lux, Karma. Renata, Heimerdinger. Tak to wygląda na supportzie, więc bardzo różne podejścia są. No i też trzeba po prostu dobierać supportów do swojego carry'a po pierwsze i po drugie do kompozycji na zasadzie czego wam potrzeba, co nie? czy wam potrzeba jakiegoś enchantera, leczenia i jakby bezpiecznej gry, czy potrzeba engage'u i czy możesz sobie pozwolić na mocne pushowanie bot'a. Tak to działa. Um, I zastanawiam się, czy jest sens Ale dobra, no, okej, okay, no, polecimy po kolei. No, Nami, wiadomo, do Luciana jest mega dobra, ale Nami sama z siebie też jest ogólnie dobrym czempionem. Fajne leczenie, fajna RKD jakiej engajująca albo engageująca. Bombel też, wiadomo, robi robotę. No, Nami od dłuższego czasu bardzo mocno w mecie. Lulu, tak samo, tutaj też nie ma się co rozpowiadać. Shieldy, przyspieszenia, ultimate, wiadomo, Lulu OP. A Mumu Nautilus no, tutaj też. No. Po prostu agresywne granie, dominacja linii raczej, jakieś roamingi, te sprawy wiadomo. Yumi, e, p, y, też y, co do Yumi, polecałbym raczej wrócić do tego buildu bardziej enchanterowego, czyli tam pod albo Moonstone'a, albo Shurelię. Ta AP Yumi chyba nie jest już aż tak dobra pod nerfie, 50 damage na Q. Więc raczej tam enchanterową bym polecał. No i też, yumi, jeśli macie jakiegoś tam junglera czy to playnera, którzy są carry, to wtedy ta yumi z bota przeskakuje często właśnie na innego zawodnika. Um, co do karma lux no to mamy trzy postacie, które są nastawione na lightning face bardzo mocno, że trzeba wygrywać lightning face, trzeba pushować, dominować, dociskać. Um, I też tutaj no, trzeba zwrócić uwagę na to, co przeciwnicy grają, co przeciwny jungler gra czy Midlane jest, wiecie, rotujący i tak dalej, ale jeśli tylko nikt Was nie dociśnie, nie, nie się na tym bocie, no to ta trójka jest bardzo mocna aktualnie, bardzo opresyjna bym to nazwał. Co do Renaty, no Renata jest taką postacią, która trochę jak Nami, że pasuje niemalże do każdej kompozycji, pasuje i do defensywnego grania, i do ofensywnego grania, bardzo taki... Hmm. Taki uniwersalny pig powiedział. No i też z ręczem, dzięki czemu dominacja linii jako taką jesteś w stanie to robić. Jest ok. E easy land na, koni na koniec, taki trochę już tutaj. Z braku laku bym powiedział. E tak go już. Znaczy, jest parę postaci, które mogłyby się tu znaleźć, ale... Ale nie byłem pewny. I ten Zilan, no nie ma jakiegoś świetnego lening face'u, ale jego skalowanie, po prostu jego R, jego przyspieszanie robi mega robotę. I często właśnie w kompozycjach teraz jest właśnie jakiś tam uder czy jakieś, właśnie, engage heavy, jak vi. No to wtedy właśnie, czy to przyspieszenia Zilana, czy spowolnienia, czy ta Rk właśnie na no heavy engage, no robi robotę często i, i Zilan, no taki champion, często, mam właśnie że niedoceniany, ale moim zdaniem mega mocny. I co do czempionów, które można grać, o, to jest bardzo dużo, bo można sobie zaire grać do puszowania, można sobie Branda grać do puszowania dominowania Można zagrać tresha, który teraz jest też taki dość uniwersalny Można pajkę do dominacji zagrać i do ramowania Można by jeszcze pewnie Sorakę zagrać, jeśli potrzeba leczenia, jeśli nie ma przeciwnika engage'u za dużo Pewnie jakaś Janna jako kontra w Zaka i wszystkie engage'e Dużo, dużo tego jest do grania Meta jest mega rozległa Także no, jest w czym wybierać, jest w czym grać i tyle, tyle pików, dajcie znać w komentarzach co uważacie, co byście dodali, zmienili, usunęli itp. I, i tyle, dziękuję pięknie za obejrzenie, zapraszam na moje streamy, inne filmy na YouTubie i życzę Wam miłego, dziąka, Bye bye.